Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w Days Gone. Jest to gierka, o której mogliście ostatnio usłyszeć na moim głównym kanale. Tam też skakałem przez płonący okrąg i robiłem jakieś inne dziwne rzeczy na motocyklu. Tak też skoro mowa o motocyklu, rozpocznijmy przygodę z Days Gone, bo tam... Ta przygoda z motocyklem będzie. Normalny, łatwy czy trudny? Dajmy normalny. Stresuję się. Miałem jeszcze problemy techniczne, musiałem tutaj wszystko pogarniać w kontakcie z grą, żeby mi nie było łatwo. Ale teraz już chyba wszystko działa. Ekran ładowania. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Więc nieco o tej grze. Przygotowałem się, że tak powiem, do tego, co mnie tu mniej więcej będzie czekało. Ale jestem bardzo ciekaw, czy załapiemy fazę tego otwartego świata. Tego, można powiedzieć, też trochę survivalu i tego, żeby ten post-apo przeżyć i dać sobie radę. No okej. Okay. Zobaczmy. Jak się trzymasz, siostrzeczko? Taki mały dzieciak, taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, już tutaj. Kolejna banda. Jakie jest zimno, zanim się przebada? Powiedzmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Potrzebuję pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala, sam nie wiem. Dźgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, dobra. O'Brien, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, jak to nie ma szpitali? Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. Brian. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Za duże obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej, okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Hej, Buzę, dawaj, śmigłowiec już leci. Nasz śmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem, stary. Oj, nie wiem, czym poszedł. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Three Finger Jack. Buzer nie poradzi sobie teraz bez mnie. Też bym nie poleciał. To co powiedziałem. Oddasz mi go. Wsiadasz? Nie. Chyba nie zrozumiałem. Oddasz mi go. Nie. Coś tu zrobił. Oj, będzie grubo. Nie, jestem zaciekawiony bardzo wątkiem. I lubię takie klimaciki, gdzie jestem w stanie też modyfikować wszystko, co mamy, w tym przypadku motocykl, bronię i cały nasz ekwipunek. Jestem ciekawy, jak nas wątek główny poprowadzi. Bardzo. Nie zrozumiałem tylko tej kwestii, przydałbyś napisał, już nie jestem tego w stanie zmienić, dopiero potem zmienię. Nie zrozumiałem tylko kwestii, gdy dał jej pierścień, powiedział: oddasz mi go. Czyli, wiadomo, chciałby, żeby się spotkali, żeby wszyscy przeżyli. Ona mówi: nie. Chyba nie zrozumiałem. Ale spoko. Zobaczymy.
Cóż teraz nas czeka, bo wydaje mi się, że będziemy musieli z tego miasta uciec, skoro oni polecieli helikopterem. My zostaliśmy z kumplem, którego nie pamiętam jeszcze imienia. No to pewnie czeka nas tutaj nie lada rzeź. A ja lubię rzeź. 2 lata później. Okej, okay, no to już zapomnijmy o tym mieście i ucieczce. Uciekli. To jest pewnie północ. Jakaś Alaska albo coś, jeśli to się dzieje w Ameryce. Albo Kanada. Freakers. All dead. Zgubiliśmy go. Musi być blisko. Czekaj chwilę, wyłącz silnik. Cholera, ona żyje. Alvarez. Alvarez, hej. Alvarez, co się tu stało? Znaczy, kto to zrobił? Czy to... to wieczyści? Co tu się stało? Dziwne pytanie, znaczy nie, dobre pytanie. Babka źle wygląda. To zrobi. Leon. Leo albo Leon. Okej. No trzeba się przyspieszyć. Turbo. I nitro. O! Ja pierdzielę. Chyba źle zjechałem. Strasznie rzuca, ale ogarniemy zaraz. Prędzej jechać. Ja zgubiłem trasę. Chyba na górze jest trasa, tak mi się wydaje. O! Trafiłem! Dobra. Nie wiem jak to zrobiłem. Przeczucie. Pa. Sterowanie nie jest łatwe, ale jest do ogarnięcia bez problemu. Czasem zarzuca, ale tak to jest na offroadzie. Trzeba tylko dobrze ogarnąć. No nie jest to najłatwiejsze. No mamy go już praktycznie. Ups, dobra. Taki mokry teren na offroadzie nie jest najbezpieczniejszą opcją zawsze. Podoba ci się? Co? Co to jest? O, ja mi skoczy, okej. Ale brzydko mówią! Czekaj! Co jest? Położył maszynę. Jak położył maszynę? Coś się stanęło. Wykonając drift podczas skrętu możesz wchodzić ślizgiem w zakręt, nawet kręcić bączki. Lubię kręcić bączki. Następna wskazówka. Ranowanie czegoś tam. Fajne motocykle. Podoba mi się. A tu tam się iskrzy albo wylewa z motocykla, nie wiem teraz co. Osłaniaj mnie. Cóż za to? Wylewa się. Paliwo pewnie się wylewa. 100% trafił w bank. Ja słyszę jak się woda leje. Okej. Poszedł tędy. Wyczuł to. Jazda. Biegnij majster. Tropienie. Naciśnij R3, żeby użyć surwelowego widzenia, które odkryje przed tobą wskazówki i inne informacje na temat twojego otoczenia. No okej. Tam nie ma nic poza bandą świrusów. Kółeczko, żeby przykucnąć. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu szajs i w końcu dostał za to po dupie. Okej. Tropienie wskazówki. Podczas używania surwelowego widzenia twój kontroler bezprzewodowy DualShock 4 zacznie wibrować, jeśli kamera będzie skierowana w stronę wskazówki. W zależności od długości wibracji będą nasilać się lub słabnąć. Dobrze. Ej, czekaj. Czekaj chwilę. Poczekaj.
Okej, możemy to sprawdzić. Dobra, popatrz. Czekaj, czekaj. Tutaj. Tędy. Świeże ślady. Okej. Prawie jak Wiedźmin. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. A gdzie mam ten pistolet, który miałem? A, mam go w kaburze, dobra. O, wow, wow, a, dostałem w mordę. Kurwa. No bo dobre. Okej, okay, teraz jest celowanie i strzelanie. Gdzie on pobiegł? Wszystko gra, bracie? Tak, tak, tak. To tylko draśnięcie. Przed chwilą miałem broń w ręce, znowu nie mamy w kaburze. Kurwa macie. Teraz ubił. Ale jest okej. Okay. Traci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajdzie, chodź. X, aby skakać po drabinie. Słyszę zombiaki jakieś. O, w mordę kopany. Co to jest za badziewie? On zaraz przyjdą tam, na 100% zaraz przyjdą. Jaki syf tam był. Strasznie chujowa śmierć, powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka, Leon. Zaczekaj no. Jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiuszkiego dołu. Jak myślisz, jakie to uczucie? A? Zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Leon. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu, jest... Na starym cmentarzu. Dzięki. Nie, mówiłeś! Zrób to. Nie zostawiaj mnie tu, człowieku. Zrób to. Zrób to! Nie wiem. Ty pieprzony kłamco! Zrób to. Zrobię to. No ale możliwe, że go uratował, no ciężko ocenić. Tak, będzie potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze, że... Okej. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. I zombiaki gdzie? Słyszę ich masę, ale ich nie widzę. Okej. Jazda dalej. Wyjście metrów do przebiegnięcia. Jak się sprintuje? Tak nie. Tak też nie. Robię tu jakieś kombinacje. No w ogóle tu powinniśmy zrobić bardzo dobrze. Właśnie to chciałem zrobić. Chciałem właśnie powiedzieć, że tu powinniśmy zrobić przeszukanie, bo w końcu jak to w post-apo wszystko jest potrzebne. Od amunicji po głupi bandaż, cokolwiek. A bez tego słabo. Tu coś jest. To się przyda. To się przyda. Środek sterylizacyjny. Okej. Okay. W garstu coś mamy? Nie mamy tutaj nic w garstu. Szmata jako je. Szmata, no, trafiłem. Myślałem, że jakoś się specjalnie w rafinowaniu będzie nazywa, ale szmata to szmata, proste. Ale tu jest jakieś trupidło. A w tym worku? To jest jakiś śpiwór. L1 należy otworzyć koło przetrwania. Mam koło przetrwania, wskazówka survivalowa. Użyj R, żeby wybrać kategorię zawierającą medykamenty i wybierz bandaż. Bandaż. R2. Brak. Stwórz R1. Teraz muszę tylko okay. Tak jest. I użyj. Dobra, ta powinno być. Okej, użyty. No, może ta łapana coś mi się jeszcze przyda.
No przydałaby się pewnie twoja łapa. Naciśnij L3, żeby pobiec sprintem. Sprint zużywa pewnie staminy, nie doczytałem. Mam coś jeszcze ważnego, czy nie? Cholernie dużo śmieci, ale czy coś przydatnego jeszcze trafimy? Chyba już nie. Przeszukaliśmy wszystko. No dobra, no to jazda. No okej, stamina spada. Tak powinno. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, Tucker. Chyba, że będzie lat. Tucker, to znasz kumpel. Stary, przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra. Kredytów. Dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Czyli nasze pieniążki to kredyty. Przydałoby się tutaj kredytów, a nasz kumpel nazywa się Tucker. Jezu, muszę wrócić do formy. Pięknie. Podczas używania surwalowego widzenia zwracaj uwagę na pobliskie przedmioty, które można podnieść. Następna. Podczas przyspieszenia przy użyciu R2 stuknij kółko, żeby wykonać drift. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Leona. Nie pamiętam. Nie, jasne szlak. Co? A to skurwiel. Mówiłem! Mówiłem! Paliwowa, że się zeszczałeś. To pompa paliwowa. No. Tak, rozwali mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć się z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę O'Leary. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. To ukrycie dobrze. Nie, crazy, coś tam. Chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. A co tam zobaczył? Wiesz. Szalony Willy jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. A przy drodze tak, bez sensu, stary. Mogłeś to gdzieś indziej skryć. Za autem albo gdzieś za tym murkiem. Okej. Już każdy widzi. A, to był ten drugi motocykl, w sensie tego wroga. No ale okej. Niech będzie. Coś się potem w pogoni zaliorzy, weźmy wolny wątek popularny. Nie, nie pytaj, może to jakaś mapa. Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Dobrze to wygląda. Spoko. Jutro zdobędziemy leki, zabierzemy je do Tucker i zgarniemy nagrodę za Leona. Potem ruszamy na północ. Okay. Myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd wyniesiemy. Za... A... Świrusy po lewej. Oni tak chyba wołają na zębiaki. Czekaj, blokuje drogę. Uważaj. Kilka dni temu widziałem coś podobnego. Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką. Chodź, pomóż mi z tym. Jak to chcesz przesunąć? Podnieść? Przepchnąć? Niektóre pojazdy można przepchnąć, żeby oczyścić lub zablokować drogę. Przytrzymaj kwadrat, żeby pchnąć. Gotowy? No. Pchaj! No jak jest na ręczny, to ciężko, ale ten nie jest. No chyba styknie, nie? O Jezu, tak się wystraszyłem! Ja pierdzielę! Ale się zesrałem! Kwadrat, stłuc ten kwadrat! Ale się obesrałem! O, wskazówka, R2, żeby przeprowadzić atak zawarcie. Jazda! Uuu! Krwiście! Żeby zmienić cele, przytrzymaj L w kierunku wybranego... No dobra. Wybierz kierunek przy użyciu L i stuknij R1, by wykonać przewrót. Okej. Okay. Dużo możliwości. Au! Ojen, nie, to nie to. To nie to, co powinienem robić. Ale walka jest zarąbista, tylko muszę troszeczkę jeszcze bardziej ogarnąć. Jesus Christo. Nie, nie gadaj. To by było na tyle w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że nasza postać potrafi się ożywić. Na pewno się potrafi ożywić. To wszystko. Trzymajcie się. Cześć.